wierzę, że jestem zbawiony, pójdę do nieba i będę wiecznie w raju z Panem. Co z grzesznikami? Czy będą wiecznie torturowani w piekle? Czy ulegną unicestwieniu? Czy może jak skończą karę, wrócą do nas, będzie apokatastaza? Co? I niewierzących, i studenci, którzy nie zaliczyli. Co mówi świadectwo o losie grzesznika? To jest pytanie, nie powiedziałbym trudne, ale wymaga niesamowitej umiejętności. Ta umiejętność nazywa się chwilowym zdjęciem ubioru chrześcijanina i umiejscowieniem poprzez wyobraźnię siebie w sytuacji, powiedzmy, Starego Testamentu. Dla przykładu, w Starym Testamencie dość długo idea zmartwychwstania nie była rzeczą tak oczywistą, jak jest oczywiste też w naszym rozumieniu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. W Starym Testamencie no powiedzmy, kwestia duszy nieśmiertelnej. To na chwilkę jeszcze do tego... Ale wracamy do Szeolu w takim układzie. Do grzeszników. Szeol. Szeol, hebrajskie Szeol, no my tłumaczymy kraina umarłych. Kraina umarłych, no i niektórzy próbują tutaj upatrywać ekwiwalent. Co upatrują w Nowym Testamencie? Jest to Hades, no bo też tak Septuaginta wytłumaczyła wielkiego Starego Testamentu. Szeol. Szeol jest to miejsce przebywania osób, znaczy przebywania, niektóre teksty mówią, po śmierci. Po śmierci. Miejsce przebywania po śmierci. Jest to, i jest to miejsce, w którym się wiedzie niby egzystencję, quasi egzystencję. Czyli niektórzy powiadają, że Szeol to tak właściwie jest inne słowo na określenie grobu. Grobu. No, tutaj wielu tłumaczy w sferze anglojęzycznej nawet w niektórych przekładach, kiedy jest słowo Szeol, to tłumaczą jako grób. Bo też w wypowiedziach niektórych jakby te dwa terminy gdzieś tam z sobą występują w paralizmie, a w paralizmie no, to znaczy, że niektórzy upatrują. Ale to byłby zły trop. Natomiast trop właściwy jest taki, że ludzie przebywają w Szeolu. I to pierwsze rozumienie sprawiedliwi i niesprawiedliwi. Dopiero później to wyodrębnianie, różnicowanie jednak jest takie, że no jest jakiś przedział. Ale wielu mężów Starego Testamentu, gdy modliło się, no to przyjmowało myśl o śmierci z rezygnacją i mówiło o Szeolu jako miejscu swojego przebywania. To byli ludzie Boży, ludzie sprawiedliwi, a więc Szeol jako miejsce przebywania. To nie jest miejsce rozumiane w kategoriach, powiedzmy, tak jak myślimy, no, o Olimpii, tam inne piękne wyobrażenie. Nie. To jest miejsce dystynkcji też, bo jak czytamy na przykładu tekst związany, no właśnie, dużo mówię. Tak, bo do tego za chwilkę na pewno będzie okazja wrócić, ale czy Stary Testament się wypowiada o ostatecznym losie grzeszników? W Księdze Daniela, to jest to bardzo, powiedzmy, no, ja Daniela datuję na 160, już ostateczna redakcja, 160 rok przed Chrystusem, czyli gdzieś tak datuję. Oczywiście biorąc pod uwagę, że punkt, no, 6, 5, 6 wiek jako początek, to tam różne teksty, natomiast końcówka, 160 rok przed Chrystusem, to w Księdze Daniela mamy tam, że niektórzy będą właśnie powstaną do życia, a inni na wieczne pohańbienie. Tam już pojawia się ta myśl, tak? Expressis verbis, jak to ładnie się mówi, ta myśl dotycząca, powiedzmy, jakiegoś losu człowieka. Jakiegoś losu człowieka. Natomiast wcześniej no, zmartwychwstanie do czegoś, tak? Pojawia się ta myśl.
Dobrze, czy możemy teraz przejść na chwilkę do Nowego Testamentu, potem do doktryny? Nowy Testament wielokrotnie wypowiada się na temat pośmiertnych losów człowieka. Nowy Testament stosuje też wiele określeń, jeżeli chodzi o miejsce, gdzie człowiek będzie przebywał, bądź przebywał tam w zaświatach po śmierci. No to samo, taki jeden z podstawowych terminów nowotestamentowych to jest Hades, które nie zawsze jest właściwie tłumaczone na język polski. Czasami niektóre przykłady stosują, tak jak przed Biblią Warszawską, czasami tłumaczy jako piekło, czasami jako otchłań, czasami jako krainę zmarłych. Te tłumaczenia się nawzajem wykluczają. No to samo stosuje też takie terminy jak otchłań, powiedzmy bysos, tartar, ciemność zewnętrzna, ogień wieczny, jeszcze jest Gehenna, jezioro ogniste, jeszcze można byłoby znaleźć potępienie wieczne. Ale generalnie biorąc, takim podstawowym to jest Hades. Hades to miejsce czasowego, to nie jest miejsce pobytu wiecznego. Zresztą Apokalipsa mówi, że w sądzie ostatecznym Hades zostanie wrzucony do jezioro ognistego. Biblii Warszawskiej jest przecież, że piekło wrzucone i co jest no, błędnym przykładem. Hades zostanie, czyli to miejsce czasowego bytu, zostanie wrzucone do jeziora ognistego, gdzie już będzie potępienie wieczne. I to będzie druga śmierć. Jeszcze ta druga śmierć to jest wieczne istnienie w tym tak, jeziorze i podleganie... Zgadza się, bo po pierwszej śmierci człowiek udaje się do Hadesu, a po drugiej śmierci już udaje się do jezioro ognistego. No i jest jeszcze tutaj taki termin jak apokatastaza. W Nowym Testamencie, no, w Biblii nigdzie nie ma takiego terminu jak apokatastaza, apokatastazis. Jest natomiast w formie czasownikowej apokatistymi. Apokatistymi to oznacza... W którym wersecie? Gdzie to jest? Kilkakrotnie. W dziełach apostolskich, w Ewangeliach. Na przykład, gdy uczniowie pytają Jezusa o Eliasza. Jest powiedział, Eliasz wprawdzie przyjdzie i wszystko apokatastezy, wszystko odbuduje, odnowi, odrestauruje, naprawi. Jezus był apokatastazą? No w pewnym sensie tak. I w dziełach apostolskich znów uczniowie pytają, czy to teraz odbudujesz Królestwo Izraelowi i użyte czasami apokatistą. Biblijna apokatastaza to tylko taka, że Chrystus umożliwił powrót do Boga, że grzech spowodował przepaść, separację, człowiek nie mógł wrócić do Boga, natomiast w Chrystusie dokonała się apokatastaza, ale człowiek może... dokonała się w takim znaczeniu, że umożliwił to, a nie, że każdemu tak, narzucił. Tylko w taki sposób, że umożliwia powrót. Umożliwia. Nie w takim sensie, że wszyscy z szatanem włącznie mieliby wrócić. To można znaleźć wiele tekstów biblijnych, które zaprzeczają temu, że szatan czy też wszyscy mieliby wrócić. Okej, ale czy ten los ostatecznych grzeszników to jest wieczne potępienie, czy unicestwienie? Jest kilka tekstów, które przemawiają za wiecznym potępieniem, że tam odnosi na wieki wieków, tym ich męki odnosi na wieki wieków. A dla mnie osobiście najbardziej przekonuje werset, on jest zresztą odpowiednikiem tego samego wersetu z Księgi Daniela. Werset Księgi Objawienia Jana, 22 rozdział, 11 wiersz. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. Kto jest brudny, niech nadal się brudzi. Kto jest sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech nadal się święca. Ten werset nie dotyczy obecnego świata, obecnego życia. Ten werset dotyczy, odnosi się już do wieczności. I w księdze Daniela też jest podobny werset i też użyty już w kontekście wieczności. Biblia nigdzie nie zachęca, aby teraz w obecnym życiu człowiek grzeszy. Ja mówię do każdego, teraz mówię do każdego, że powinien pokutować. Nie ma czegoś takiego, że jeżeli grzeszysz, to grzesz nadal. To nie jest nauka biblijna.
grzeszysz, ale dla mnie się przestań grzeszyć. Tam jest już wieczność i będzie taka sytuacja, że skoro do tej pory byłeś grzesznikiem, to teraz też rozwija się w tym kierunku. I o tym mówi ten wers. I ten wers wskazuje na to, że sprawiedliwi będą przez samą wieczność doskonalić się w sprawiedliwości, świętości i tak dalej, a natomiast potępieni będą doskonalić się w grzechu. Wow. Co na to dogmatyki? Dogmatyka to nic. W tym sensie, że nie ma takiego dogmatu, który by nam... Żaden Kościół tego nie zdogmatyzował, tak? Znaczy, w wyznaniu wiary żaden Kościół nie ma... Znaczy nie, może nie żaden, tak? Ale niewiele jest takich kościołów, które umieściły w swoim wyznaniu wiary wieczne potępienie. Wieczne życie, tak. Wieczne potępienie. No, jest parę ewangelikalnych kościołów, które mają takie stwierdzenie. Natomiast no, do rangi dogmatu to nie urasta, nawet jeżeli jest, no to nie jest wyjaśnione, bo jest wieczne potępienie, no ale co to znaczy dokładnie, tak? Natomiast jeżeli mogę się odnieść do tego, wreszcie ty mówisz, że ten werset dotyczy sytuacji już wieczności, tak? Niedoczesnej, ale jakoś mnie bezpośredni kontekst nie przekonuje, bo werset wcześniej jest mowa o tym, nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas jest bliski, tak? Czyli jest mowa o jakimś czasie, który ma się wypełnić. I zaraz werset następny jest: oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną. Więc to mnie przekonuje o tym, że to, co jest w 11 wersecie, czyli pomiędzy dwoma wersetami, które mówią o jakimś bliskim czasie wypełnienia się czegoś, to się przekonuje o tym, że ten 11 akurat dotyczy wieczności. To, że w poprzednich partiach był opisany sąd ostateczny, że jest mowa o Nowym Jeruzalem w 21 rozdziale i tak to się rozwija. Oczywiście są tutaj czasami wtrącenia wstecz, ale ten wers, który zacytowałem, ma swój odpowiednik też w Danielu 12:10. Więc to jest paralelny tekst. I tak naprawdę się odnosi do wieczności. Ja bym to chciał dobrze zrozumieć. Grzesznicy będą zmartwychwzbudzeni na sąd, osądzeni, wrzuceni do jeziora ognistego i potem będą tam czynić nieprawość i dalej tam w takim stanie żyć. Bo do mnie ktoś? Tak, zgadza się. No cóż, ale jeżeli to chodzi o opisy te tradycyjne, że tam smoła, siarka, prawda, to są przecież symbole. Bo na przykład jest mowa o ogniu wiecznym, a z drugiej strony jest mowa o ciemności. Więc ani tego ognia nie będzie należy dosłownie rozumieć, bo jeżeli jest ogień, to nie może być ciemność. Więc to wszystko są symbole. No cóż, najlepiej byłoby chyba mówić w naszych czasach nie tyle o potępieniu czy karze wiecznej, to po prostu separacji od Boga, wieczna separacja od Boga. To jest bardzo bezpieczne wyjście. Widzę, że doktrynalista chciałby się odpowiedzieć. To znaczy, musimy wszyscy zgadzać się, że wiele rzeczy nie rozumiemy do końca. Pewne rzeczy są pewne, jasne, ale bardzo dużo musimy domyślać, co to znaczy. Biblia używa wyrażenia, ale nie wiemy do końca, co to znaczy. Ale pewne rzeczy wiemy. Proszę przeczytać. Tak, 21 rozdział objawienia Jana, 8 werset. Pytanie było, co będzie z nimi, którzy nie wierzą. Dobra, to 8 werset. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, wszystkich kłamców, będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Więc na pewno wiemy, druga śmierć i jezioro płonące ogniem i siarką.
musimy pytać się, co dokładnie to znaczy, a co w tym momencie to znaczy dla nich, czy są świadome, czy nie, czy istnieją, czy nie istnieją, czy mają drugą szansę, czy nie. To są wszystkie pytania dobre, ale to, co wiemy na pewno jest, że nie będą, bo poprzedni werset jest napisane, co z nami, że będziemy odziedziczyć to wszystko i będzie, to zwycięzca odziedziczy to wszystko i będą mu Bogiem i on będzie moim synem. To znaczy, będziemy z Bogiem i oni nie będą z Bogiem. Wiemy, że przynajmniej tyle wiemy. Pytanie brzmi, co to znaczy drugi śmierć? Możemy rozmawiać o tym, co jest międzyczasy, teraz, do tego czasu. Możemy pytać się, gdzie są te chwili, co się dzieje z nimi teraz, czy jest różnica między niewierzącym i wierzącym, kiedy umierają, czy są świadome, czy to są wszystkie dobre pytania i warto opowiadać na te, ale ostatecznie wiemy, że tak jest napisane. Teraz pytanie jest, co to znaczy drugi śmierć? Właśnie, ale no, co to może znaczyć? Bo śmierć to śmierć, tak? Wrzucasz coś do ognia i przestaje istnieć. Muszę zadać sobie pytanie. I tu jest pytanie. No, skąd te pomysły, że coś w ogniu mogłoby przetrwać? To tu jest pytanie dla wszystkich. Kiedy Bóg mówi, że będą potępieni i wiemy, że będą potępieni. Czy to znaczy, że za to, że nie uwierzyli tutaj i żyli sobie tak jak chcieli, wiecznie, non-stop, 10 tysięcy miliardów lat. Liczmy, ile jaką będą świadomie cierpieć w najgorszym cierpieniu. Czy przestaną istnieć, nie będąc Bogiem? Czy jest jakąś drugą szansę? To są właściwe pytania. Ludzie pytają się, czy po kilkaset miliardów lat, czy Bóg daje im kolejność, czy w ogóle przestają istnieć, czy będą wiecznie cierpieć świadomie i tyle. Raczej. To jest pytanie o to, czy doktryna o piekle, czy dogmat o piekle, jeżeli ktoś chce nazwać dogmatem, doktryna o piekle, no, nauka o piekle, gdzie to się w ogóle da osadzić w biblijnie? No bo tutaj sami powiedzieliście, że różne wyrażenia biblijne się tłumaczy jako piekło, a tak naprawdę, że do tego słowa nie ma, tak? Jest jezioro ognia. No. Gehenne, Hades i no właśnie, nie ma słowa piekło. Więc to już z tego względu doktryna jest podejrzana, tak? Po prostu... No i teraz, co dalej z tym zrobić? Bo to nasze potoczne wyobrażenie piekła bierze się jeszcze z epoki przedchrześcijańskiej, pogańskiej. W tych mitach dawnych Słowian piekło, do którego szło się po śmierci, już na zawsze. Natomiast biblijne spojrzenie na te sprawy jest trochę inne. Jest jeszcze sąd ostateczny i po sądzie pewne krainy, pewne zaświaty przestaną istnieć, pewne zaczną. Ja też myślę, że niebo, bo jest mowa, że Bóg stworzy nowe niebo i nowe ziemię, że biorąc pod uwagę to, że wieczność nigdy się nie kończy, że co jakiś czas Bóg będzie tworzył kolejne i kolejne niebo. Dlaczego? Ponieważ mówi się, jest wiele tekstów biblijnych, które mówią na wieki wieków. Wieki wieków. Słowo wiek może też oznaczać świat. Niekoniecznie oznacza okres czasowy, więc niebios będzie nieskończona liczba, biorąc pod uwagę to, że wieczność nigdy się nie będzie kończyć. I to będzie okres, kiedy też nieskończoność będzie mogli się rozwijać. Ja jeszcze wrócę do tego wątku, który pojawia się właśnie odnośnie piekła, ponieważ musi tutaj to zwija. Ponieważ w Starym Testamencie nauczyłem się jednej ciekawej rzeczy. Sąd, reszta, tak, sąd, reszta i usiedzie. Takie rzeczy ciekawe zapisane może. No i Bóg sądzi Izraela, idą do niewoli babilońskiej, zachowuje resztę i później odbudowuje naród izraelski, okazuje mi usierdzi i błogosławie.
Ale co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć tutaj, i to powtórzę, mówiłem niektórym studentom podczas zajęć, sąd, którym jest Słowem? Którym jest Słowem Bożym? Jakie miejsce pełni sąd w Słowie Bożym? Jest zawsze Słowem Boga przedostatnim. Zawsze. Zawsze jest Słowem Boga przedostatnim. Miłosierdzie jest ostatnim Słowem Boga. Teraz myślę, że przy dyskusji na temat piekła możemy być narwanym biegu jałowym. Dlatego, że próbujemy zajmować, tak jak w czasach, powiedzmy, przyjścia Chrystusa, Żydzi tak dużo wiedzieli o Mesjaszu, a do przodu w ogóle nie rozpoznali. Przecież przeszkadzają nam nasze własne wyobrażenia. I myślę, że może być tak, że trzeba będzie w tym piekle usiedzieć. Ale z niego potem wyjść. Ale później Bóg będzie mógł okazać miłosierdzie. A co to znaczy, tego nie wiem. Więc myślę, że nie wiem, dlaczego tak mówię. Ponieważ gniew zawsze nie jest postawą właściwą Boga. Mi się nawet kojarzy takie werset z Księgi Izajasza, że nie na wieki wiodę spór, tak, i nie na zawsze się gniewam. W przeciwnym razie musiałby przede mną ustać wszelki duch. Tak. Czy to są otwarte drzwi do apokalipsy? To znaczy, to są otwarte drzwi do tego, aby Bogu dać prawo suwerenne do działania, a my możemy pospekulować w sposób niedogmatyczny. Inaczej mówiąc, nie można przesądzić, że piekło jest wieczne i nie można w jednoznaczny sposób przesądzić, że piekło jest terminalne, czasowe. Można jedno powiedzieć, że Bóg w swojej sprawiedliwości jest Bogiem miłosiernym. Czy na tym etapie są jakieś pytania z sali? Mam nadzieję. Bo tak rozumiem z tego, co powiedział Leszek, że on powiedział, że będzie śmierć druga, tak? I po śmierci zostaną wrzuceni do jeziora ognistego. Ale w Biblii jest napisane raczej, że to wrzucenie do jeziora ognistego będzie śmiercią drugą. I ja to rozumiem tak, może się mylę, ale może wyprowadzicie mnie z błędu, że jeżeli człowiek umiera fizycznie, jego ciało umiera, to znaczy, że coś się kończy, tak? Ciało umarło i już go nie ma. I on tam jest później w tym miejscu, jakkolwiek by go nie nazwać, Hades czy jakoś inaczej. I kiedy zostaje wrzucony do jeziora ognistego, to znaczy, że to, co tam było w tym Hadesie, po prostu ginie. Tak to rozumiem. Czyli... I tutaj przechodzimy do pytania o to, czy człowiek ma nieśmiertelną duszę, która by potrafiła przetrwać tą drugą śmierć. I na wieki wieków, jak mówi księga, Dlaczego najpierw miał rozmowę o rozwodzie? I w związku z tym moje pytanie, czy jeżeli piekło jest wieczne, to czy to nie zaprzecza właśnie temu, że Bóg jest miłosierny? Czy to nie czyniłoby z Boga sadysty? Leszcie. Ja powiedziałem coś takiego, że w wyniku pierwszej śmierci idzie się do Hadesu albo Szolu, jeżeli rozmawiamy terminami starotestamentowymi, natomiast w wyniku, w rezultacie drugiej śmierci do jeziora ognistego. W taki sposób. To się jedno z drugim się nie kłóci. Jeżeli chodzi o wieczność, wieczną separację do Boga, to na pewno. Jeżeli potępienie miałoby nie być wieczne, no to i zbawienie też nie powinno być wieczne. I to z drugim idzie w parze.